No witam, moi drodzy, z tej strony Tomasz, pozdrawiam nas z Kalifornii. Mamy dzisiaj sobotę około południa, jest ładna pogoda, świeci słońce za oknem. Dzisiejszy odcinek to będzie taki początek kilku serii odcinków odnośnie amerykańskiego obywatelstwa. Tak się składa, że od pewnego czasu mam już możliwość ubiegania się o amerykańskie obywatelstwo i postanowiłem wszystko to sobie na pamiątkę kamerą udokumentować i umieszczę to na kanale YouTube dla Was, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Więc pierwszy odcinek, czyli dzisiejszy, będzie poświęcony wkładaniu aplikacji, jaka to aplikacja jest, jakie są w niej pytania, jak się ją wypełnia, jakie dokumenty są potrzebne. Wszystko to omówimy. Następnie pojedziemy na pocztę, wyślemy to, no i będziemy czekać. To jestem straszny. No, dobry znak. No i następnie będę spodziewał się odpowiedzi od Urzędu Imigracyjnego. Nie wiem, co mi przyślą. Przypuszczam, że pierwszy pakiet to będzie informacja, że przyjęli moje zgłoszenie. Oczywiście wszystko to udokumentuję, pokażę Wam na kamerze, jak to wygląda. Następnie będzie wezwanie na pobranie odcisków palców po raz kolejny. Też Wam pokażę, jak takie wezwanie wygląda. Zobaczymy, jak długo się czekało na takie zgłoszenie. Następnie będzie wezwanie już na interwiu, egzamin z języka angielskiego, z historii amerykańskiej, no i sama przysięga. Wszystko to będzie, postaram się ładnie dla Was udokumentować, a więc zapraszam do oglądania, hej. Ok, a więc to jest cały pil dokumentów, które będziemy wysyłać. Zobaczcie, jakie grube to jest. Tyle dokumentów trzeba posłać, a więc mamy tu naszą aplikację razem z załączonym czekiem oraz dwoma zdjęciami. Może tak pojadę. Następnie zadanie podatkowe za rok 2010. Zadanie za rok 2011. Tutaj mamy kopię aktu ślubu. Dokładnie istotne. To jest kopia mojej zielonej karty. Nie wymagają dwóch, ale wyślę im dwie kopie. Na wszelki wypadek. Niech mają. To jest kolorowa i czarno-biała. Wspólne ubezpieczenia, jakie mamy, tak, jeżeli będę je wysyłał. List naszego apartamentu. Raz, dwa. Przedstawię im 3-miesięczne. Są trzy? 3-miesięczne zestawy z konta bankowego. Cała taki klip dokumentów, jak widzicie, taki gruby. Pakujemy sobie do koperty, zapakujemy i śmigamy na pocztę. Ok, mamy już kopertę z naszymi dokumentami, jedziemy teraz na pocztę.
domyślimy sobie teraz tą paczuszkę. Ścięgę te screeny zrobię. So we can see the screen. Okay, mail, order for the package. Large envelope. Się pyta, czy mamy jakieś narzędzia niebezpieczne, jakieś liquid, jakieś tam inne cuda, nic takiego nie ma. Nie używamy nic takiego. Waga 13,5 uncji. Zip code, jakie to wysyłamy. 5, 36. Express priority. Myślimy o te priorytety. There'll be extra. Yeah, well. You're getting something back that they accepted it. Okay, I don't need it because nobody's going to sign up because it goes to PO Box. Okay. Just send it to priority. Insurance 50. Nie chcemy żadnego ubezpieczenia. Woda 13 w funkcji, wysłana priorytetem do Arizony, 85, kupujemy znaczek. Płacimy teraz kartą. Musimy podać PIN. Znaczy się odrukuje. Mamy rachunek. Mamy znaczek, jak on wygląda. Napijemy go teraz sobie na naszą kofertę. Znaczy, mamy już to odklejone. I wrzucamy teraz. Idziemy tam, gdzie mamy to wrzucić. Pasy są. Wrzucamy. Ok, paczka została wysłana. Czekamy teraz na odpowiedź. No, immigration pisze, że przyjęli nasze zgłoszenie. I zobaczymy, co dalej będzie. Dziękuję za uwagę. Hej.